Halo, cześć, witajcie, to znowu Ryfek, witam w kolejnym osobnym wtorku. Gra bardzo ciekawa i dziwna i wiem, że dużo osób tego nie zobaczy pewnie, bo pewnie nikt tego nie kojarzy, ale parę osób może tę grę kojarzyć po nazwie. Legion TD2, gra do kupienia na Steamie za jakieś 7 dyszek, więc jakaś mega tania nie jest, aczkolwiek. Czym jest Legion TD? To w ogóle powstało trochę jak Dota. Dotę sądzę, że wielu was zna, Lola pewnie wielu was zna, tutaj będzie taka cisza, nie wiem czy muzyka się wyłącza tutaj w menu głównym. Lola i Dotę sądzę, że większość z was zna. Ta gra powstała tak naprawdę na podstawie moda do Warcrafta trójki, o nazwie właśnie Dota, Defense of the Ancients. Legion TD jest tym samym tak naprawdę, to jest Legion TD2, ponieważ Legion Tower Defense 1 jest to po prostu customowa mapa do Warcrafta trójkę, do Warcrafta trójki. Mapa, w którą grałem bardzo, bardzo dużo, jak jeszcze byłem w gimnazjum ze znajomymi. Parę razy graliśmy teraz z widzami na Discordzie nawet w to. Natomiast tutaj mówię, wyszła jakby druga część, ludzie zrobili na jej podstawie grę pełnoprawną, która jest cały czas aktualizowana. Jestem w szoku, bo ja tę grę kupiłem chyba w 2020 roku, od tamtej pory ciągle jest aktualizowana. Coraz więcej osób w to gra, jest naprawdę już 300 tysięcy graczy Legiona. Jestem w szoku, że to się popularne zaczyna robić. Się bardzo cieszę. Zaraz wam wytłumaczę, na czym gra polega. Zagramy sobie dzisiaj. Nie wiem, na ile mi czasu starczy, na pewno zagram jedną grę przeciwko botowi, aby wam pokazać, jak gra wygląda. Jest ona dosyć szybka, więc będę miał problemy z wytłumaczeniem jej na samym początku i możecie mieć problem po prostu z ogarnieniem interfejsu, o co tutaj chodzi. A potem, jeżeli starczy czasu, zagramy jeszcze sobie z innymi graczami, też na boty, żebym komuś nie psuł elo, jak jeszcze nie umiem w to grać, bo nie grałem w to od 2020 roku, a się bardzo dużo zmieniło. Zanim wejdziemy do gry, o co chodzi tutaj? Jest to po prostu Tower Defense, będziemy stawiać jakby jednostki, które co turę będą broniły dojścia do naszego króla. Jeżeli zabijemy króla przeciwnika, my wygrywamy. Jeżeli nasz król umrze, wygrywa drużyna przeciwna, bo się gra zawsze na dwie drużyny. Standardowy tryb grania to jest 4 kontra 4. Ja sobie tutaj włączę kampanię, nawet nie wiedziałem, że jest kampania. I zagramy kampanię przeciwko botowi. Jest strasznie głośna muzyka jest w niektórych momentach. Tomuś w ogóle mnie rozwala, że to jest po polsku rzeczywiście czasami. Przed chwilą grałem w trybie zwykłym, udało mi się wygrać. Zagrałem w trybie trudnym, mam nadzieję, że też dam radę wygrać i wam od razu wytłumaczę, o co tutaj chodzi. To będzie akurat taki customowy tryb, jakby 1 na 1. Można w to grać właśnie ze znajomymi, 4 na 4, 1 na 1, 2 na 2. Są chyba tryby 3 na 3, chyba nie ma. Ale no to nie ma problemu zawsze jakiegoś bota albo po prostu przeciwnika do tego dodać. Są gry rankingowe, są gry casualowe. Naprawdę rozbudowany, powiem wam, jest ten tryb. Dosyć ciekawa jest ta gra. Tu mamy do wyboru rasy. Tych ras rzeczywiście jest sporo. Możemy grać też, nie wiem, losowymi jednostkami z każdego legionu. Ja zagram sobie nieumarłymi, bo ich najbardziej znam i nimi już raz sobie dzisiaj grałem. I o co tutaj chodzi? No, nawet Tomuś będzie nam coś pisał. O co tutaj chodzi? Z tej strony będą wychodzić jednostki co turę komputera. I nie mam tutaj na myśli przeciwnika. Nam będą wychodziły te jednostki, przeciwnikowi będą wychodziły identyczne jednostki i musimy się tutaj wybronić, żeby one nie doszły do naszego króla, który znajduje się tutaj i jego musimy chronić. Ja tu już te jednostki zacznę stawiać. Opis każdej jednostki tutaj mamy. Z kontrolę możemy przytrzymać, aby dokładnie widzieć, co tu się dzieje. Ja na starcie sobie tutaj umieszczę strażnika bramy. On przywołuje dodatkowego takiego biesa, który również mu pomaga bronić. I kościanego wojownika z tyłu, którego od razu ulepszę tutaj na ognistego łucznika. Ognisty łucznik po prostu bardzo dużo bije. I powinniśmy tą rundę już sobie tutaj wybronić. W międzyczasie tutaj mamy robotników, którzy zbierają nam walutę. Mamy tutaj mitium, które możemy używać, aby wysyłać jednostki dodatkowe do przeciwnika. I mamy gold, za który możemy po prostu kupować te jednostki. Gold dostajemy za zabijanie jednostek neutralnych, które sobie po prostu wychodzą. Albo pasywnie mamy przychód golda, który otrzymujemy za wysyłanie dodatkowych jednostek przeciwnikowi. Więc ja mogę tutaj ślimaka wysłać. Ślimak się pojawił tutaj i w kolejnej turze wyjdzie po prostu do przeciwnika z jednostkami bota. O, ja widzę, że tutaj też ślimaka dostałem. No, powinniśmy sobie tutaj dać radę bez problemu z tą falą. To jest pierwsza fala. Tu na dole jest taka fajna statystyka w ogóle zalecana. Wartość w goldzie jakby naszej całej armii. Czy jest wystarczająco mocna, czy nie? Tu jest napisane, że wartość obronna 180 powyżej zalecanej wartości na tę falę. Więc powinniśmy sobie dać radę. Oprócz stawiania jednostek i bronienia możemy dokupować kolejnych robotników, aby zwiększyć przychód mytium i mieć więcej pieniędzy jakby dodatkowych na wysyłanie
najemników tak zwanych do przeciwnika, widzę, bot też to bez problemu wybronił, nic dziwnego, to jest pierwsza fala. Ja tu zagram bezpiecznie i nie będę kupował kolejnych wojowników, kupię sobie kolejnych po prostu tutaj z przodu ziomeczków do obrony. Gargulec, latająca jednostka otrzymuje zredukowane obrażenie, jak przytrzyma z kontrolem, obrażenie zmniejszone o 1 plus 30%. Postawię go sobie tutaj, powinniśmy sobie dać tutaj radę, kupię kolejnego robotnika, mamy więcej mytium teraz na 3 mytium na 10 sekund dostajemy i powinno być w miarę ok. Tu mamy informację o fali. Jak ktoś grał w Warcrafta, sądzę, że bez problemu ogarnie, o co tutaj chodzi. Każdy przeciwnik ma oprócz swojego zdrowia i ilości obrażeń, jakie zadaje, ma również jakby typ pancerza i typ ataku, jaki on ma. Niektóre typy pancerza są słabe przeciwko niektórym typom ataku i vice versa. Oczywiście tu mamy wszystko napisane, że podczas tej tury najlepsza jest magia. Podczas tej tury, jeżeli chodzi o defa, najlepszy jest pancerz tajemny. Są chyba tylko 4 rodzaje ataku i 4 rodzaje pancerza, więc na razie się tym kompletnie nie przejmujcie. Ja postawię sobie tutaj rzeźnika, kolejna jednostka, bardzo fajna, widzicie, u niego jest taka aura obok. A to dlatego, że ten rzeźnik ma aurę lifesteala. I wszystkie jednostki, które się tutaj znajdują na początku rundy, do końca rundy będą miały lifesteala. 20% obrażeń zadanych będą się leczyły, więc powinno być ok. Ja tutaj cały czas zbieram moje mytium, które wydamy na, mam nadzieję, że jakiegoś silniejszego już najemnika w przyszłości. Wiesz, że tutaj zazwyczaj przelicznik, że 20 mytium to jest plus 6 przychodu co turę, czyli 40 to jest 12 i tak dalej, ale jak widać, tu niektóre jednostki dają przychodu tego mniej, a to dlatego, że one są po prostu silniejsze. Jest nawet napisane, brutal, silny, ale daje mniejszy przychód, raniec przeciwników, spowalnia ich prędkość ataku, ma bierną umiejętność rozszarpanie. O, i bot już przepuścił coś, ale jaja, co wy gadacie, to jest niemożliwe, żeby tak szybko przepuścił na trybie trudnym. Dopiero co wytrzymał do 15 fali na trybie łatwym, być może jakaś słaba mu się trafiła po prostu fala. Ua, nie postawiłem jednostek, ale na ziemi leżało sobie mytium. Ech, Tomuś bot nawet coś pisze. Pewnie dlatego po prostu się tak trafiło. Dobra, tu dajemy radę. Jednostki oczywiście możemy ulepszać. Tu jest nawet napisane, co dostajemy po ulepszeniu tych jednostek. Ja muszę coś ulepszyć, bo widzę, że moja wartość zalecana jest zdecydowanie za niska. Zielony diabeł przestaje być jednostką latającą, otrzymuje zredukowane obrażenia o 35% i o 1 sztywno. Więc dobra, będziemy sobie mieli takiego tanka. Tutaj z tyłu mamy ognistego łucznika, który bije. Bardzo szybko to się dzieje, więc ja wiem, że to może być bardzo chaotyczne dla osób, które po raz pierwszy niestety tę grę widzą. I szukałem czasem inne tryby, aby wam po prostu lepiej to pokazać, na czym ta gra polega, ale no niestety nie ma, więc jedynie tutaj ta gra z botem rzeczywiście mi została, aby wam pokazać, o co tutaj chodzi. Świetnie się w to gra w 4 osoby. Nie wyjaśniłem też, o co chodzi, jeżeli falę przepuścimy. O, bota widzę, jak sobie radzi. O, bot ci tutaj da radę bez problemu. Jeżeli przepuścilibyśmy falę, jednostki szłyby do naszego króla, no i go biły oczywiście. Natomiast jeżeli gramy tutaj, na przykład tu są dwie fale, bo moglibyśmy grać z kolegą, albo zazwyczaj są 4, bo to jest zazwyczaj gra na 4 osoby, jeżeli tylko jedna z tych osób puści, dostaje oczywiście mniej pieniędzy, natomiast jego koledzy mogą te dodatkowe jednostki przepuszczone bez problemu zabić, zanim dojdą do króla, więc no, grając na 4 to nie jest tak, że jedna osoba przepuści, już przegrywamy, jest luźno. Dobra, tu na razie nic nie ulepszam, bo widzę, że wszystko dobrze jest. Kupmy sobie kolejnego robotnika, żeby było więcej mytium. Ja może rzeczywiście kupiłbym w końcu tego biesa, żeby większy przychód mieć. On wyjdzie dopiero w kolejnej turze. I jak na razie to jest tyle. Dajemy sobie radę bezproblemowo. Tutaj mamy ulepszenia króla. Zamiast wydawania pieniędzy na najemników, możemy ulepszać naszego króla, albo on po prostu był mocniejszy. Regenerację zdrowia możemy mu zwiększyć, obrażenia obszarowe i obrażenia po prostu zwykłe. Opłaca się, żeby chociaż jedna osoba w czteroosobowym teamie to rzeczywiście robiła. Ale no mówię, jak na razie tutaj wszystko jest bardzo dobrze. Ja bym bardzo chciał ulepszyć tego typa, bo on będzie już zdecydowanie silniejszą jednostkę przywoływał. Więc lecimy z typem. Ale jest grubaśny, 1700 HP. Cały czas ma to wyssanie, więc jest git. Przywołuję Cerbera, zobaczymy, jak mocny jest ten Cerber. I mamy luźnego Golda, kupmy jeszcze jednego robotnika, żeby było jeszcze więcej tego mytium. I wiecie co, jeszcze kupię od razu ślimaka. Mamy ślimaka, mamy biesy dodatkowe. 18, 24 przychodu co turę. Tutaj ten przychód w Goldzie mamy również pokazany na dole. Wiemy dokładnie, ile Golda dostajemy zawsze na koniec tury. Dobra, bies jest. Cerber ma 860 HP, więc jest niezły. No dodatek, ten Herald leczy sobie manę, regeneruje sobie manę. Jeżeli tę manę wyregeneruje, przywoła kolejnego, więc to jest super. Tutaj jak sobie bocik radzi? Nawet okej. Widzę, że on też ma tego strażnika bramą. Chyba losową jakąś... losową gra... tom.
postacią, więc że ma losowych ras różne jednostki. Tu jest jeszcze jedna rzecz, tego nie było w oryginalnym Legionie. Będziemy mogli jakieś dodatkowe zaklęcie wybrać po 10 levelu. 10 level to jest zawsze boss, co 10 leveli jest boss, taki jedna silna jednostka wychodzi, ale tym się też na razie przejmować nie musimy. Dobra, koszmar sobie tutaj wypuścimy. Widzę, że tanków i różnych rzeczy mamy. To jest DPS typowy, on bije bardzo dużo. Również się będzie tutaj znajdował w aurze lifesteala, więc bardzo dobrze. I tak jak jest napisane, zadaje ogromne obrażenia, łatwo go zabić, więc ten lifesteal na pewno mu się przyda. Czy coś tutaj jeszcze puszczam? A, puszczę. Smoczy żółw, plus 12 przychodu. Tu nie patrzę na opisy tych jednostek, naprawdę to mnie nie interesuje. Ja tu gram na jednego bota, więc wydaje mi się, że dużej różnicy to nie zrobi. Tak samo tutaj jakoś mega nie zwracam uwagę na te fale, co tu wychodzi. Czy tu wychodzi fala z obrażeniami kłutymi, magicznymi i tak dalej, i tak dalej. Jakbyście chcieli, tutaj mamy dokładnie napisane, że na przykład obrażenia kłute zadają więcej obrażeń zwinnym i tajemnym, a mniej ufortyfikowanym i neutralnym. Tak jak mówiłem, są 4 rodzaje ataków i 4 rodzaje chyba pancerzy. Bocik przepuścił, o dziwo, jestem w szoku, jak ten boss przepuszcza. Wydaje mi się, że bardzo szybko sobie zagramy rzeczywiście tutaj kolejną gierę już z ludźmi. Nie powinno być chyba najgorzej. Nie no, powiem wam, że jestem w szoku, bo przed chwilą grałem na trybie łatwym teoretycznie. I ten bot grał zdecydowanie lepiej, do 15 fali sobie dał radę tutaj dotrzymać. A tutaj już praktycznie zbiłem jego króla na przed falą 8, więc luźno. Dobra, wypadałoby coś tutaj dokupić. Koszmar ja bym chciał ulepszyć, na tego sobowtóra. On będzie przekoks niesamowity, z każdym atakiem jego kosa staje się coraz silniejsza. Każdy atak zwiększa obrażenia zadawane o 2. Czyli nie dość, że będzie bił coraz więcej, to jeszcze będzie się lifestealował coraz więcej z aury rzeźnika. Rzeźnika można też ulepszyć na szefa kuchni, będzie miał jeszcze lepszą aurę, 30% lifesteala zamiast 20%. Aury się nie nakładają, jakbyśmy mieli dwóch rzeźników obok siebie, ale jakbym miał rzeźnika i jeszcze ulepszonego rzeźnika, to już te aury się rzeczywiście nakładają. Dobra, ja mam teoretycznie zalecaną wartość, zdecydowanie mniejsze, mam nadzieję, że sobie dam tutaj radę mimo wszystko jakimś tam cudem. Wypuściłbym tutaj kolejne jednostki, żeby mieć większy przychód. Czy ja tu się utrzymam? Ten ziomek z lifestealem wydaje mi się, że tutaj będzie musiał kierować. Oj, chyba tutaj przepuszczę. Oj, przepuszczę tutaj ostro te fale. Ajajaj, ajajaj, jest bardzo źle. Dobra, miejmy nadzieję, że mój król to wytrzyma, jak nie, to ja bym tutaj może rzeczywiście go ulepszył. Obrażenia obszarowe mu zwiększmy. Nie mogę tego robić podczas fali. Ale syf, dawaj król. Ciśniesz. Ej, bez jaj, że ja przegram na króla. Nie, dobra, mój król to odbije. Będzie git. No dobra, to zanim się fala skończmy, wypuśćmy jeszcze coś, żebym miał większy przychód. 63 z przychodu, super. No i dobra, stać mnie na ulepszenie tego sobowtóra. On już powinien dać sobie radę bezproblemowo, naprawdę. On ma taki chory lifesteal. Jak jeszcze ulepszymy tego na szefa kuchni, że już w ogóle będzie luz. Dokupmy sobie kolejnego robotnika. Gra mi podpowiada, żeby jeszcze jednego robotnika. Dobra, lecimy, 3 robotników, powinno być ok. I ja może rzeczywiście regenerację króla zwiększę, bo trochę przypał z tym moim królem. Nie chciałbym umrzeć, a zaraz będzie fala 10, czyli boss. A z bossem mogę mieć problem. Czy to się nagrywa? Nagrywa, dobra, jest gites. Informacje o fali cały czas wam zostawiam, ale no ja mówię, na to nawet nie patrzę. Na bossa muszę się przygotować. I znam jedną bardzo fajną jednostkę do kupienia przed bossem. Mam nadzieję, że będzie mnie na nią stać. Ale mówię, za szybko to się dzieje, żebym wam po prostu wszystko wytłumaczył. Wydaje mi się, że my tutaj damy radę bez problemu. Tak, my tu bez problemu damy radę. Bocik chyba też da radę. Bocik chyba też da radę. Szkielet zwykły jest fatalny. Natomiast jest do ulepszenia na 3 sposoby. Ja bym chciał na jeden z tych sposobów go właśnie ulepszyć. Mamy szkieleta łucznika, który dużo dosyć bije. Jest oczywiście mega papierowy. Ja bym chciał tutaj zrobić ulepszenie na szkieleta, ale maga. Dlaczego? Szkielet mag ma bardzo fajny spell. Zwiększa prędkość ataku pobliskiego sojusznika z największym DPS-em o 35%. On oczywiście zwiększy atak speeda temu sobowtórowi. On najwięcej bije, najwięcej ma HP, najwięcej ma lifesteala, więc powinno być ok. Kupiłbym jeszcze jednego typa, tak w razie W, żeby jeszcze wytankował tutaj bossa, bo z bossem może być rzeczywiście kiepsko. Dokupmy kolejnego robotnika. Wypuśćmy może jakąś jednostkę przeciwnikowi z bossem i może go uda się już w tej turze zabić. Dobra. Idzie bossik. Dwie jednostki mi tu wysłał ham. Całkiem nieźle. Dobra, chwila prawdy tutaj. Czy damy radę to wytrzymać? Nie bij tylko tego mojego sobowtóra, żeby on na sam koniec został. Żeby on jak najbardziej się tutaj nastakował. Okej, okay, biję teraz jego. On się lifestealuje mega. Proszę, wytrzymaj to, wytrzymaj to. Dobra, daliśmy radę. Zresztą na pewno też dam radę.
jest Gites na luzaku. Jak z bossem u przeciwnika? Też dał radę. O, jestem w szoku. No dobra, dobra, jest okej, okay, daliśmy radę. Ulepszmy tego rzeźnika na szefa kuchni. Będzie miał większą tutaj aurę, na dodatek ma jakiś tutaj spell. Lecz 200 zdrowia pobliskiego sojusznika co sekundę. Super. O, i mamy jakieś tutaj ulepszenie. Leczy twojego króla 10% oraz 15% brakującego zdrowia oraz daje 90 zł. Okej. Okay. Zapewnia jednostce aurę, która wzmocni obrażenia i obronę przyległych jednostek o 5,5. Super. Zwiększa obrażenia umiejętności jednostki o 55%. Ja nie mam nic na umiejętności. Ja bym dał tę aurę na tego szefa kuchni i najlepsze jednostki obok niego stawiał. Dzięki temu... O, szef kuchni też ma tę aurę. O Jezu, to dałbym jednak na tego sobowtóra. Ale jest okej. Okay. Wszystkie jednostki wokół szefa kuchni są ulepszone. Biją więcej obrażeń i mniej obrażeń otrzymują, więc ideolo jak dla mnie na tym sobowtórze to jest mój carry w tym momencie. Sądzę, że bez problemu sobie dam radę z tą falą. Kolejnych robotników tutaj nie wykupuję. Powinno być ok. Jak u przeciwnika. Tu jakąś strasznie mocną jednostkę zrobił. Boże, 4,5 koła HP, król szczypiec. Ale jak on spadnie, to może damy radę. On tutaj chyba spada. No, za mało tych jednostek tutaj, żeby go dobić. Ej, serio, on ma moje jednostki, co tu jest grane? Oszustwo. Dobra, kolejnego rzeźnika zaraz postawię i mój sobowtór będzie miał dwie aury lifesteala. Łącznie 50% lifesteala będzie naprawdę chorze się leczył. Kupmy kolejnego rzeźnika. O, tu ciekawostka. Widzicie tego szkieleta maga? Tutaj ta aura na niego by nie weszła, bo ta jedna z czterech kratek na niego nie nachodzi. Dopiero teraz by weszła. Dlatego tutaj muszę postawić również w bardzo dobrym miejscu tego rzeźnika, w tym miejscu. I teraz nasz sobowtór ma dwie aury. Kanibalizm i wysysanie. Super, on jest teraz naprawdę nietykalny. Strażnika bramy bym... O, nie stać mnie na ulepszenie. A według gry mam zalecaną wartość mniejszą niż wymaganą. Dobra, zwiększę regenerację HP króla. I oby on tam przeżył. Tu już króla nie ulepszę, ale syf. Dobra, ja liczę tutaj na rzeczywiście carry tego mojego sobowtóra, bo będzie przypał. Król boss przeciwnika już się uleczył do 54%, więc naprawdę nieźle. Ja tu ostro spadam z tego, co widzę. Nie mówię, że ja tutaj dam sobie radę bez problemu. Może być różnie. Wynajmijmy cokolwiek, żeby dostać golda na kolejną turę. Nie, no on się leczy. 280 HP, co atak? To jest chore. O, jak kryta bije. I tak, 100 coś HP na atak to jest mega dużo. Dobra, daliśmy sobie radę. Kupmy sobie najlepszą jednostkę tej rasy, czyli Władca Śmierci przywołuje smoka, który pożera jego przeciwników. Bardzo fajny ziomeczek, tak jak jest napisane. Bije przeciwników, na dodatek przywołuje bardzo silnego ziomka. Tu widzę, że ulepszony byłby jeszcze lepszy. Przywołuje jeszcze lepszą jednostkę. Zyskuje trzymane za śmierć każdej pobliskiej jednostki. Zabicie jednostki przywraca 15% maksymalnej many. Resztę tutaj Mytrium wydam na regenerację HP króla. I jeszcze bym coś dokupił, może. Stać mnie. Chociaż nie. Widzę, że tutaj wartość mamy ok. Ja bym zostawił pieniądze na ulepszenie mojego Władcy Śmierci na kolejną turę. Najlepszą jednostkę ulepszymy i powinno być ok. Dobra, dajmy sobie radę jak na razie. Mam nadzieję, że tu przeciwnik padnie w miarę szybko. Nie wytłumaczyłem jeszcze tej opcji. Ponowne losowanie. Ponownie wylosuj do czterech jednostek. Nie wiem, czy to jest tylko jednorazowo na grę. Tak zgaduję. O Boże, padam. Chyba. On ma atak przebijający, to są mechowie. W mechów najmniej bije atak przebijający właśnie. Oj, może być problemos. Dawaj, przywołaj kolejnego smoka. Tak, dwóch smoków przywołał, ale luźno, dobrze, dobrze. Dwa smoki cisną, daliśmy radę. Dobra. Ciebie bym ulepszył. Hades. Chyba będzie git. Wiecie co? W tej aurze lifesteala bym umieścił jeszcze jednego tego typa. Te sobowtóry są zbyt dobre, ale zamiast tego Herolda nie za bardzo mi to pasuje. Tu z przodu też mi nie za bardzo pasuje. Tego typa bym sprzedał i kupił tutaj koszmar, który będę ulepszał potem w przyszłości i powinno być ok. Dobra, kupmy jeszcze jednego robotnika, 10 robotników, wydaje mi się, że minimum potrzebujemy tutaj. Sądzę, że dam radę z falą, mimo że mam wartość teoretycznie mniejszą niż trzeba. A nie udało mi się dokupić tutaj ulepszeń na króla. W kolejnej turze zrobię ulepszenie na króla. I zobaczymy, czy damy radę. Ale smoka zalombistego przywołuje. Dwa koła HP smoka przywołuje, jedna jednostka, więc no... Wypadałoby tu rzeczywiście. O Jezu, padam. Bez jajec, padam. Ale jaja, ale mnie rozgromili.
No cóż, nie udało mi się. Na pewno to nie dam rady przetrzymać. Nie ma najmniejszych szans, mój król tutaj pada. Za dużo jest tych jednostek. Ale mnie ten bot rozwalił jak lamusa. Ale pada momentalnie. Kurde, balans, czyli jednak tryb hard jest silniejszy. Haha, jeszcze Tomuś się śmieje. No dobra, ale pierwszy raz gram od 2 lat, więc nie jest najgorzej. Fajnie, tutaj mamy jeszcze wykresy, możemy sobie widzieć. O Jezu, ale przewagę miał co turę. O Boże, przewaga w złocie też co turę. No, widzę, że tutaj mnie rozgromił. No dobra, nie udało mi się wygrać tutaj na bota. Może bym wam pokazał grę przeciwko SI, już taką typową. Zagramy sobie na 4x4. Wydaje mi się, że tutaj ta gra rzeczywiście tak wygląda, że czekamy na ludzi. 8 graczy tutaj mamy, czyli 4 ludzi i ja z tymi ludźmi gram na 4 botów. Na razie zrobię taką grę. A nie, 2x2 to jest. I to też z botami. Okej, dobra, to mnie to nie interesuje. Powinno być łatwo. Zagrajmy jakąś inną rasą, której może nie znam. Niech będą boscy? Nie znam ich. Zobaczymy, jak sobie wyjdzie. O, jest fajnie, bo tutaj bocik ze mną będzie grał. 2x2. Ale mówię, typowy tryb to jest 4x4. Coś takiego, tylko jeszcze odbicie do dołu. Co tu mamy za jednostki? Przykuta pięść, cheap tank, tani tank. Złoty puklerz. Wytrzymało, czym jest zredukowane obrażenia od jednostek dystansowych. Kurde, mam tylko minutę na zastanowienie się. Jednostka długodystansowa zadająca duże obrażenia. Jezu, nie zdążę tego wszystkiego przeczytać normalnie. Przywraca manę po bliskim sojusznikom. Dobra, ja bym jakiegoś tanka tutaj dał na start. I kogoś, kto bije z tyłu. Widzę, że tutaj, o, on ma AOL, więc powinno być ok. Jednostki słabe są na początku. Wystrzeliwuje dodatkowe strzały w liczbie 3 we wrogów obok celu. Kilka strzał może trafić w ten sam cel, obrażenia od umiejętności. Dobra, kupmy tego elitarnego łucznika. Sądzę, że ta dwójka sobie powinna dać radę bez żadnych problemów. I dokupmy jeszcze robotnika i w ogóle jest ok. I od razu zacznę od kupowania ślimaka. Tu możemy automatyczne wysyłanie. I wiecie co, może kupię to automatyczne wysyłanie, żeby co turę, jak mam mytrium, będziemy wysłać do przeciwnika rzeczywiście te fale i powinno być ok. Jakie wy macie ulepszenia? Straż Królewska zmniejsza obrażenia otrzymywane od ataków dystansowych o 15%. 2 koła HP, więc nawet dobrze. Jaką ty masz umiejkę? Wielostrzał, czyli nie jest napisane, po prostu 25 punktów obrażeń w 3 przeciwników dodatkowych. Ulepszenie, a teraz nie zobaczę, jak go mogę ulepszyć, zobaczymy potem. No rzeczywiście, bije parę celów, aczkolwiek powiem wam, że te obrażenia zadaje trochę małe. A ten tank też jakoś super tutaj nie tankuje. Ale tank ma mniej obrażeń HP niż mój łucznik z tyłu, więc na luzaku sobie tutaj damy radę bez większych problemów. Mój bocik, mam nadzieję, że da sobie też radę. O, jakby teraz bot przepuścił, jego jednostki by szły tutaj i ja bym go mógł tutaj jakby przechwycić, te jego jednostki, zanim dotrą do króla. Tak samo oczywiście u botów, u przeciwnika. Dobra, jego nie ulepszę, strasznie drogi do ulepszenia. Co ty robisz? Przywraca manę. Ja nie mam nikogo, co many używa. Zróbmy podstawową jednostkę, zobaczmy, jak ona się ulepsza. Wytrzymały atakuje szybciej, gdy ma niski poziom zdrowia. Gdy ma 50% zdrowia, atakuje 275% szybciej, ale uderza losowych wrogów. Ciekawe. Tanie jest, niesamowicie, rzeczywiście, ale czy on będzie jakiś mocny? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Ja bym kolejnego tego elitarnego łucznika kupił, żeby mieć jakieś AOE na początku gry. Ale tak jak patrzę, no, strasznie słabe te moje jednostki się wydają. Naprawdę nie za mocne. Uświęcony rumak. Ty walisz wręcz. Przywraca manę po bliskim sojusznikom. Każdy punkt many przywraca 1 many do maksymalnej. 1 na 1 jednostkę. Nadmiar many przechodzi na pobliskich sojuszników, jeżeli pobliscy sojusznicy nie potrzebują many, prędkość ataku tej jednostki zwiększa się o 20% na ileś tam sekund. Okej. Gra mi poleca tego ziomka kupić, ja mimo wszystko kupię kolejnego elitarnego łucznika. Bo serio, ci tancy z przodu, no, są kiepscy. Na pierwszym levelu oczywiście. A ile ty masz HP? 1000 HP po ulepszeniu. Dobra, ja go ulepszę w kolejnej turze. A oni z tym atakiem AOE powinni być ok. Po ulepszeniu w 4 wrogów obok celu bije. I ma zdecydowanie lepszy DPS. 59, a tutaj ma 26. Dobra, on jest 2 razy lepszy po ulepszeniu. Ponad 2 razy lepszy. Dobra, tu już to AOE jakoś wchodzi. Tak jak mówiłem, moi tancy tutaj, tankowie, padną, ale no luźno. Moje jednostki bez problemu dają radę. Kupmy robotnika, bo widzę, że tu wartość moich fal jest zdecydowanie większa niż wymagana jakby.
Cały czas tutaj gra automatycznie wysyła te ślimaki czy inne rzeczy, więc powinno być ok. A mój bocik daje sobie radę? Daje, co to jest? Bzyk, 150 HP, ale słaba jednostka. Boty przeciwnika również dają radę, ok, powinno być ok. Kolejnego robotnika? Wolę zagrać bezpiecznie, nie? Wolę zagrać bezpiecznie, kupić więcej tu jednostek do obrony na razie. Więc zróbmy taki myk, że ciebie ulepszę. Mamy już jakiegoś tam tanka, co ma 1000 HP, już powinno być zdecydowanie lepiej z przodu. A z tyłu cały czas DPS-ów jakichś tam mamy. Jednostka długodystansowa zadająca dużo obrażenia. Zadaje 9 dodatkowych obrażeń bezpośrednich, 3 bossom z każdym kolejnym atakiem tej samej jednostki. O, to jest dobre! Zwiększa prędkość ataku o 100% na 5 sekund. Autorzucenie. Ej, on jest dobry. On jest dobry na jednego silnego przeciwnika. Fajnie, mamy taki typowy podział. Jedna jednostka na AOE, jedna jednostka na typowe obrażenia dla jednego przeciwnika. O, ten się wkurzył. Ale on tłucze teraz! Ale tłucze. Jak tam przeciwnicy? Przejdzie coś chyba. A nie, da radę odbić. Tutaj. No chyba też da radę. Mój bocik coś sobie kiepsko daje radę. Znaczy wolno bije. Może nie, że kiepsko daje radę, ale bardzo wolno bije tych przeciwników. No dobra. Dokupmy kolejnego robotnika, bo już trochę przesadzam rzeczywiście z tym goldem. Sądzę, że ta fala bez problemu da radę kolejną falę. I w kolejnej fali ja bym tego tanka ulepszył. Będziemy mieli dwóch tanków, dwóch DPS-ów z tyłu i jak na razie jest ok. Chociaż kupmy tego uświęconego rumaka. Jestem ciekawy, jakie on ma ulepszenia. Pegas. Przywraca manę pobliskim sojusznikom. Każdy punkt many przywraca 1,5 punkta many sojusznikom. 3 na jedną jednostkę. A, do maksimum 3 na jedną jednostkę. Okej, okej. Na razie mówię, na razie nikt u nas nie potrzebuje many, więc ta jednostka jest bez sensu. Aczkolwiek ten typo zwiększa sobie o 100% prędkość ataku jakimś spelem, więc jak na niego non-stop będziemy dawać manę, to on będzie miał non-stop dwa razy zwiększony attack speed, więc jest dobrze. Nie no, my tutaj tłuczemy naprawdę. Kupuję kolejnego robotnika, bo nie potrzebuję kompletnie wydawać pieniędzy, jak na razie na obronę. No właśnie, w Legion TT trzeba znaleźć taki balans między wydawaniem pieniędzy na jednostki do obrony, a wydawaniem pieniędzy na robotników i wysyłaniem dodatkowych jednostek przeciwnikom. Jeżeli nie będziemy wysyłać tych jednostek przeciwnikom, będziemy mieli bardzo mały income. I co z tego, że będziemy mieli super obronę, jak w przyszłości po prostu na ten income przeciwnicy nas rozwalą, bo będą dostawali zdecydowanie więcej pieniędzy od nas. O! Zalecana wartość gigantycznie mniejsza niż wymagana. Nie jestem w stanie zrobić kolejnej straży królewskiej. I trochę mnie to boli. Przykuta pięść, nie pamiętam za ile był do ulepszenia. Super, jego ulepszmy i powinno być ok. Dwóch podstawowych tanków mamy. Tego lepszego tanka ulepszę może w kolejnej turze. Na razie nie będę wydawał więcej pieniędzy na robotników. Mamy ich 6, więc wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Automatyczne wysyłanie na razie wyłączę i będę starał się zbierać teraz tego mytrium trochę więcej. Tu w ogóle jest napisane, czy ktoś wysłał nam jakieś dodatkowe jednostki. Oto na przykład ten moja dodatkowa jednostka rzeczywiście wyszła. Dobra, tankowie dałem radę. Jako tako, te jednostki z tyłu naprawdę już tutaj nie wyrabiają. Naprawdę już tutaj jednostki z tyłu bardzo mało biją. Jeżeli dobrze rozumiem, te paski na dole to są ulepszenia u bossa, u przeciwników, czyli bardzo ulepszają bossa, w ogóle nam nic nie wysyłają, więc ja może też zacznę ulepszać rzeczywiście obrażenia u naszego bossa. Atak króla sobie ulepszmy parę razy. I od fali 7 teraz będę zbierał wszystko na falę 10. Na bossa, na bossie chciałbym wydać dużo pieniędzy i rzeczywiście puścić jakieś silne jednostki wtedy. Napiję się wody, bo tu już mi gardło siada. I lecimy. Nic na razie tu nie kupię. Postaram się ulepszyć tego łucznika rzeczywiście, bo oni tak mało biją. Być może coś tu przepuszczę. Liczę, że mój bosik da radę, nie? Jak coś tu przepuszczę i będzie gites. Te gluty się chyba rozpadają, więc nie wiem, tacy rozpadający przeciwnicy chyba powinni być ok na tych moich łuczników, którzy biją mega AOE. Oj, oj, może tu być różnie. Chyba damy radę. Wydaje mi się, że damy radę. Oni nie mają wcale tak mało zdrowia, ci łucznicy. No, jest na luzie. Na luzie dajemy radę. Jak mój bocik, mój sojusznik. No, wygląda na to, że też daje radę. Przeciwnicy też bezproblemowo na razie. No, czyli trzeba uzbierać na 10. falę i tam coś mocnego wypuścić. Dobra,
Robimy ulepszanko na elitarnego łucznika, łucznik trójcy. Biję teraz milion razy więcej, mam taką nadzieję. Ty bijesz 25, ty 57 i to jeszcze w 5 celów łącznie. Bo wystrzeliwuję dodatkowe strzały w liczbie 4, czyli podstawowe plus dodatkowe 4. 5 celi łącznie, tutaj 4 cele łącznie, a tutaj jeszcze 2 razy większe obrażenia, super. Dobra, kolejny upgrade to będzie na pewno na tą tarczę, Straż Królewska, jakiś tank mi się rzeczywiście przyda. I kupiłbym jeszcze jednego robotnika w tej turze. Tak jak mówiłem, Mytrium wydawać nie będę. Postaram się zbierać jak najwięcej tego Mytrium na falę z bossem. Ole, mi tutaj tył padł. Znaczy przód, Boże, co ja gadam. Dacie radę? Dadzą radę raczej. Ile ty masz HP? 2,5 koła, o dobra, jak na DPS, a to 2,5 koła to jest bardzo dużo HP, więc na luzaku. Super, daliśmy radę. Jak mój sojusznik? Też raczej spoko, jakiegoś kota ma. Przeciwnicy też strasznie cisną i mają mega ulepszonego króla. Ja się boję, że ten król u nich jest na tyle ulepszony, że nawet jak się przebija jakaś fala z bossem, to nie dam rady go zabić. Co to najlepszego byłoby z bossem? Silny, ale daje mniejszy przychód. Bębny wojenne biernie zwiększają obrażenia. O, to jest super. Aura przywództwa i zwiększone obrażenia dla bossa to jest coś. Zadaje dużo obrażenia oraz zdobywa złoto po zabiciu wroga. Też spoko. Aura bezpieczeństwa redukuje obrażenia otrzymane. To też jest dobre. Zwiększymy mu obrażenia albo zmniejszymy otrzymywane obrażenia. Ulepszmy tutaj Straż Królewską. I teraz zbieram na tego typa, który bije bardzo dużo w jeden cel. W kolejnej turze będziemy mieli bossa, ja na razie nie wydaję pieniędzy. Ziomek, który bije bardzo dużo w jeden cel, się przyda. Tanków trzech takich średniawych mam. A mówię, AOE mi się kompletnie nie przyda na bossa, więc no, ci łucznicy z tyłu. A nie, tam jest, zaraz, bo to jest napisane, że oni tak. Kilka strzał może trafić w ten sam cel. Okej, okay, czyli w bossa też powinni być w miarę sporo. Na bossa, co by się najbardziej przydało? Miażdżący atak. Miażdżący atak mają tylko moi tankowie. A moje DPS-y nie za bardzo. Więc może być różnie. O, w ogóle nie przeczytałem opisu najmocniejszej mojej jednostki. Bocik, o, już myślałem, że przepuścisz. Dobra. Kupujemy tą jednostkę, która bije bardzo dużo w jeden cel. Dokupmy może jeszcze jednego tanka tutaj z przodu. Dokupmy robotnika. I na co mnie stać? Będzie mnie stać na przywódcę Watachy? Nie wiem, czy uzbieram. Mam 15 sekund, mam 153 mitrium. Zwiększone obrażenia, czy aura bezpieczeństwa? Powiem wam, że chyba zmniejszone obrażenia otrzymane będą lepsze. On i tak dużo bije. Więc kupmy tego kreta technicznego. Jakiegoś jaszczura, żeby bił z tyłu i mam nadzieję, że to pójdzie do jednego przeciwnika. Nie wiem, gdzie ten kret jest, ale mam nadzieję, że na kogoś tam poszedł. Jak my sobie radzimy? Ale ciśnie ten. O kurde, ale on fajnie bije. On chore obrażenia robi. Świetny jest na bossów, ale ścisnąłem. Bocik mój da radę? Oj, tak ledwo co, ale da radę, dobra. Jak przeciwnicy? Super, ten przepuści na pewno. Ten dał radę. A jest tutaj ten kret z lewej strony. Ledwo co dał radę, czyli też przepuści. Nie wybroni tego jego kumpel. Ale no ten bosik, dużo HP mu nie zostało. Ich jest na maksa ulepszony król. No chyba porąbało kogoś. Króla samego ulepszać tyle czasu. Co to ma znaczyć w ogóle? O mój Boże, jak on jest giga mocny. Ja nie wiem, jak my będziemy mogli tego bossa przeciwników zabić. Naprawdę, będzie przypał z tym straszny. Dobra, ty się ulepszasz jeszcze bardziej? Jeszcze bardziej będziesz bił w jeden cel. O, i tu mam coś do wyboru. Ale to zaraz, ulepszmy tego typa. Co tutaj jest? Leczy króla, to już widzieliśmy. Przyzywaj jaszczury, które atakują twojego przeciwnika. Jeden raz podczas fali 11, dwa razy podczas 12. Trzy razy podczas 13. Nie, ta jednostka otrzyma plus 1300 punktów zdrowia. Kurde, nie wiem, czy na kogokolwiek to się opłaca brać. Ja bym z tym zaczekał. Na razie na nikogo tego nie będę używał. Tu mamy jakiegoś typa z przodu. Otrzymuje manę za każdy atak i każde otrzymane obrażenia. Im więcej many posiada, tym mocniejsze są jego ataki. Bije wręcz. Ja bym jego kupił w kolejnej turze i na niego dał ten buff. Otrzymuje manę za każdym razem, gdy atakuje. Wybrało automatycznie. O nie. I na kogo to dało?
Tytan mi wybrało. Czyli ktoś jest ulepszony na HP, tylko nie mam pojęcia kto. Tytan wybrało? Jeszcze raz chciałem sprawdzić. Sojusznik wybrał Tytan. A mi wybrało plus 90 zł, ale syf. Opodatkowana zapomoga. Wybierze się automatycznie, jeśli nie zabierzesz zaklęcia Legionu. Aha, najgorzej, w życiu tego nie chciałem. Kurde, szkoda, że go nie miałem wcześniej. Dobra, kupmy tego tanka mega naprzód tutaj. Jeszcze raz, co on robi? Otrzymuje manę za każdym razem, gdy atakuje i jest atakowany. Każde 10% many zwiększa atak crit o 5% i obrażenia zmniejsza obrażenia otrzymane o 2%. Na maksymalnej manie zadaje 25% splash damage'a. Na 25 ataków. Fajny się wydaje. Mega mocny się wydaje. Ale ulepszenie mega drogie. 430 chyba kogoś porąbało. No dobra, zobaczymy jak to pójdzie. W kolejnym turze chciałbym tego typa ulepszyć. Dokupmy sobie robotnika może. I zobaczymy, czy dam radę tutaj w ogóle to obronić. Cokolwiek, bo tu już może być różnie. Ten ziomek bijący jeden cel mi się tutaj na razie nie przyda, wydaje mi się. Raczej potrzebuje większe AOE. Więc rzeczywiście, kolejnego tego łucznika wypadałoby ulepszyć. Pójdźmy coś przeciwnikom. Coś, co mi daje duży przychód tutaj. Młody smok, proszę bardzo, zwiększony przychód, żebym miał więcej golda. Ja go już mogę ulepszyć, ol, mam pieniędzy. Kupmy go. No, ulepszmy go, będzie giga mocny. 6660 HP, Boże święty. No, niezły się wydaje. Dobra, i może zacznę ulepszać króla, bo przypał, jak jest król ulepszony u przeciwników, a jak u nas. Trochę się boję, że rzeczywiście cokolwiek przepuszczę i będzie słabo. Bocik mój tutaj ciśnie. Żelazne łuski, Boże, ty widzę, że już od dawna miałeś jakiegoś 6000 jednostkę. O, zapomniałem o tym ponownym losowaniu. Jak wszystkie jednostki naszego typu postawimy, możemy wylosować nowe, bo nie da się wygrać tej gry i w nieskończoność grać jedną rasą. Każda rasa ma swoje plusy i minusy i najlepiej jest rzeczywiście łączyć te rasy ze sobą. Więc ja, no tak naprawdę po zrobieniu kolejnego tego rumaka, z chęcią bym wylosował tutaj nowe jednostki i może dostałbym coś, co by mi się fajnie stakowało, może by tego monarchę ulepszyło, coś w tym stylu. Dobra, jakoś to dałem radę odbić tutaj, nie jest najgorzej. Kupmy cokolwiek, żeby przychód zwiększyć. Mój bot przepuścił. Bot przeciwnika jeden też przepuścił. Ciekawe. Ja to powinienem wybronić. Ten monarcha, no, ma bardzo mało HP już, aczkolwiek są tylko dwóch przeciwników. Powinniśmy radę to wybronić. Bot tego nie wybroni, nie ma szans. Ale jego król to wybroni na pewno. Dobra, wybronione easy. Jego król, no ja mówiłem, na luzaku wybronił, to jest na maksa ulepszony. Dobra. Przepraszam. Kolejnego rumaka kupuję. Co dostaniemy? Zatrzyma jednostki. Myśliciela zostawię. Te podstawowe nie chcę, są mega słabe. Nie znam tych jednostek. Wezmę ciebie. Nie, miodokwiat. Wąż rzeczny. I wyrzucę ciebie. Okej, losowanko zrobiłem. Dostałem jakieś nowe jednostki. Jeszcze o nich nie za bardzo dużo wiem. Zanim cokolwiek ulepszę. Mam za mało czasu na myślenie w tej grze. Masakra. Dobra, co mamy? Miodokwiat. Biernie zadaje obrażenia po bliskim wrogom dzięki swojemu trującemu, słodkiemu zapachowi. Efekt nakłada się. Okej. Mam nadzieję, że tu dam radę. Wąż wodny. Rozpoczyna bitwę zakopany. Odkopuje się po 5 sekundach po agresji wrogów. Nie wiem, czy to dobre jest. Jozora. Wytrzymała. Sprowadza na pobliskich przeciwników chłód. Zadaje 3 punkty obrażeń bezpośrednich co sekundę. Zmniejsza prędkość ataku pobliskich wrogów w dużym obszarze. Efekt nakłada się. Ej, to super jest. I ma szansę na uniknięcie ataku. To wydaje się być nawet fajnym tankiem. A ludzi do bicia z tyłu mam. AOE mam. Promieniująca aureola mi się chyba bardziej przyda właśnie na tych bossów. Serio też przepuścił znowu? A ja mam słabszego bota. Proszę mi tutaj jakiegoś lepszego bota zafundować. Ej, bez jaj, są dużo przepuścił. Ja to nie obronię. Nie obronię tego, nie ma szans. Przegrywam znowu. I to przez bota. Ale syf. Czemu dostałem gorszego bota? No nasz król jest nieulepszony. On w życiu tego nie obroni. Strasznie silni są ci przeciwnicy. Chociaż może da radę. Nie, da radę. Dobra, aż tak słaby nie jest.
Ale no mój bociku kochany, zacznij coś grać, no. Dobra, zróbmy tutaj tanka. Od razu go mogę ulepszyć. Zadaje 8 obrażeń bezpośrednich za sekundę, zmniejsza prędkość ataku pobliskich wrogów w dużym obszarze. Dobra, to zmniejszenie prędkości ataku mi się bardzo podoba. HP ma całkiem sporo. Wolę wysłać do wrogów. Wydaje mi się, że nie mam szansy tego wygrać ulepszając króla. Muszę zacząć bić przeciwników. Przywódca w atachy, zwiększamy obrażenia pobliskich sojuszników o 7. Mam nadzieję, że damy radę. Czy mój bot cokolwiek wysyła? Coś tam wysyła, ale takie słabsze jednostki raczej. Chwila prawdy tutaj. O kurde, jakiś silny, silna jedna jednostka i mniejszych parę. Ciekawe, nie wiedziałem nawet, że tak może wyjść. Okej, unik, świetnie, świetnie. Oj, ty żebyś bił bossa. Jak ty szybko nie zaczniesz bić bossa, nie nastakujesz się. Chociaż to nie jest taki bossik, to jest taki mini bossik. Damy radę raczej. 9 koła HP ma, Boże. Naprawdę mocny, ale damy sobie radę, super. Tego typa ulepszam w kolejnej turze, żeby on więcej bił ten jeden cel. Czy mój w końcu sobie da radę? O, w końcu nie przepuścił, bardzo się cieszę. O, a tu bocik przepuścił. Może damy radę tutaj jednak to wygrać jeszcze. Dobra. Wysyłam co turę teraz typów. Wypadałoby mieć więcej tego Mytrium. Cokolwiek tutaj dam, żebym miał większy przychód. Nie, no nie ma co tego Dino kupować, on jest za słaby. Oni tu obronią na luzaku. Kurde, to losowanie by mi się przydało. O, dwóch robotników naraz mogę szkolić. Wąż wodny, DPS. Co ty robisz? Sprawdźmy. Nic nie jest o nim napisane praktycznie. Wolę ulepszyć ten łuk sprawiedliwości. Wydaje się być zdecydowanie lepszy do bicia. I robimy tutaj więcej tanków w postaci tej Jozory. Ona ma szansę na uniknięcie obrażeń, a na dodatek zmniejsza ten attack speed. Co prawda o bardzo mało, ale ten efekt się nakłada, więc... No nie wiem, może jakoś ten attack speed uda się mocno zmniejszyć u przeciwników. Puśćmy tutaj znowu no przywódcę watachy w kolejnej turze. Widzę, że bocik wysłał przywódcę watachy przeciwnikom, więc może coś to da. Oj, ten AOS tych łuczników to już nic nie robi tutaj, naprawdę. Monarcha też tu już nie daje rady. Chyba padamy w tej turze. Bocik mój to by musiał wybronić sam. O, niestety, nie mam szans tutaj tego wygrać. Jezu, jak ja tutaj nic nie robię. I mój bocik też przepuścił. No to GG. Ale ja dwa razy z rzędu przegrałem. Bo przeciwnika przepuścił, ale no. Nic to nie zmienia, bo ich król jest milion razy bardziej ulepszony od naszego, niestety. Tu na pewno już mój król pada. I to w zastraszającym tempie. Chociaż może jakoś się tak na minimum HP. Zaczekajcie, może jeszcze to wybroni. Damy radę. 6-5% HP. Dobrze, easy, mamy to. Ale jaja. No to co, większe AOE? Rzeczywiście, a mało bije. Co mi po tankach, jakie mało bije. Dobra, większe bicie robimy tutaj. Dobra, większe bitki. Sądzę, że bot tu mój wygrywa. Boty przeciwnika wygrywałem na luzaku. Zyskuję trzymany za śmierć każdej pobliskiej jednostki oprócz Jaboli. Przywołuję Jabola. Wiedźmy możemy przywołać przeciwnikom. Niech będzie. Jakiegoś silnego przeciwnika. 17 fala, mam nadzieję, że tu będzie w miarę mocna i przeciwników rozwalimy. I widzicie, nasza wartość, mimo że cały czas kupuję nowe jednostki, jest coraz za mała, bo ja mam za mały przychód. Za mało kupowałem nowych robotników do kopania Mitrium. Więc już jestem praktycznie pogrzebany. I nie mam szans się odbić w tym momencie. O Jezu, ile oni biją. Dawajcie, łucznicy. Czemu wy tak mało bijecie? No. GG. Bocik, wybronisz to? Bocik chyba też pada mój. Dużo nie przepuściłem. Zaledwie dwie jednostki, więc może bot to da radę? Fenik, wstaniesz? A, Fenik się już nie wstrzesi. No niestety, co z tego, że bocik pokonuje to...
przepuszcza to, jeżeli jego drugi bocik jest lepszy, no, bot mi się gorszy trafił. Po prostu mi się gorszy bot trafił, niestety. Przegrywamy to, 6% HP na królu, ale syf, no. Naprawdę. A grałem testową grę i wygrałem, no. Defeat. Dobra, sprawdźmy, jak tam wyglądają wykresy. Joko, przewaga tutaj, coś się dzieje, przewaga w złocie gigantyczna. Ale widzicie, to jest ten moment, jak zacząłem puszczać fale. Jak przepuszczamy fale, tracimy mega dużo złota, więc... O, jest przypał. Aczkolwiek wartości drużyn nie było jakiejś dużej dysproporcji. No nic, to by było wszystko, kochani. Ja wam bardzo polecam Legion TD, szczególnie ze znajomymi waszymi. Jak macie czwórkę do gry, ja wiem, że ta gra trochę kosztuje, może kupcie, jakby była na jakiejś przecenie, ale 7 dych to też nie jest aż tak dużo. Są tu gry rankingowe, mówię, można grać z botami, można grać na siebie 2x2, 4x4, można grać na innych ludzi 4x4 w trybie rankingowym. Ja uwielbiam Legiona, grałem w niego dziesiątki godzin w gimnazjum jako custom mapę do Warcrafta, a teraz fajnie widzieć, że się rozrasta i jest coraz bardziej popularna jako już gierka pełnoprawna na Steamie do kupienia. Dobra, kochani, wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnym losowym wtorku już za tydzień i w zwykłych odcinkach już od jutra. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!